Szczepienie na koronawirusa dla 16-latków i 17-latków. Dworczyk odpowiada Michał Dworczyk. Decyzja w sprawie szczepień osób w wieku 16 i 17 lat w tym tygodniu. W tym tygodniu przedstawiona zostanie decyzja w sprawie szczepienia osób powyżej 16 roku życia, poinformował na konferencji prasowej szef kancelarii premiera, rządowy pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk. Wpływ na te decyzje mają oczywiście w pierwszym rzędzie przesłanki medyczne, ale również organizacyjne, dodał. Michał Dworczyk, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw szczepień, był pytany w poniedziałek na konferencji prasowej o to, kiedy Rada Medyczna przy premierze podejmie decyzję o objęciu szczepieniami nastolatków, 16-latków i 17-latków. W tym tygodniu przedstawiona zostanie decyzja w sprawie szczepienia osób powyżej 16 roku życia, odparł. Prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości i wpływ na te decyzje mają oczywiście w pierwszym rzędzie przesłanki medyczne, ale również organizacyjne, i dlatego prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości, powiedział Dworczyk. Myślę, że będzie to zmiana korzystna, dodał. Dworczyk, mówiąc o przyspieszeniu realizacji Narodowego Programu Szczepień, poinformował, że w tym tygodniu do punktów szczepień zostanie dostarczone nieco ponad 2 miliony dawek szczepionek przeciw COVID-19. Szczepienia w Polsce. W Polsce wykonano dotąd 13 764 238 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 3 671 671 osób, podano w poniedziałek na rządowych stronach. Łącznie do Polski dostarczono dotąd 15 632600 dawek szczepionek. 14 478 060 z nich trafiło już do punktów szczepień. W niedzielę, 9 maja, możliwość zapisania się na szczepienie otrzymały osoby urodzone w latach 2000, 2001, 2002 i 2003, czyli od 18 do 21 roku życia. W związku z rejestracją tej grupy wiekowej Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem skierowania wystawione zostaną wszystkim osobom, które do 9 maja bieżącego roku ukończyły 18 rok życia. Resort przekazał, że Rada Medyczna opublikuje w nadchodzącym tygodniu stanowisko dotyczące szczepień pacjentów powyżej 16 roku życia. W przypadku pozytywnej rekomendacji zastosujemy adekwatne rozwiązania umożliwiające rejestrację i szczepienie osób w wieku 16-17 lat, zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia.